Patrzysz z nieba, zachowałaś się jak trzeba. Inko, inko, patrzysz z nieba, zachowałaś się jak trzeba. Po małej przerwie wracamy. No, dopiero pierwsze zdanie powiem. Kolejnym marszem przywracamy pamięć żołnierzy niezłomnych, przez komunistów nazwanych wyklętymi, ostatnich rycerzy Rzeczypospolitej. Ostatnich rycerzy Rzeczypospolitej. Jeszcze długi będzie ten marsz. Nie klaszmy jeszcze teraz. Jeszcze długi będzie ten marsz. Dlatego, że czerwona zaraza straszy. Przykłady. Na dwóch cmentarzach warszawskich wstrzymano ekshumację. A teraz zastanawiają się wszyscy, bo trzeba regulacji prawnych. Obawiam się, że te regulacje prawne będą jeszcze gorsze niż teraz stan faktyczny. Bo prawdopodobnie, jak słuchy mówią, to będzie trzeba zgody każdej rodziny, która sobie zrobiła pochówek na kościach bohaterów. Nie ustaniemy jednak, nie ustaniemy. Ten narodowy wysiłek nie może pójść na marne. Zwycięstwo przyjdzie. W ciągu tego minionego roku zrobiliśmy kilka kroków do przodu. Oto przykłady, dlatego potrzebna mi kartka. W Ostrołęce bez żadnej dotacji państwowej jest budowane Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Wysiłkiem miasta, wysiłkiem kurpiów i wysiłkiem Polski, bo myślę, że będziemy posyłać nasze grosze. W Płocku odkryto w więzieniu w tym roku, co minął, zamurowane drzwi do miejsca zbrodni, a na dziedzińcu w latach 70. zbudowano jakiś budynek gospodarczy. Teraz wydobyto szkielety spod fundamentów tego budynku. Tak zbrodniarze zakrywali miejsce zbrodni. W Białymstoku, w więzieniu przy ulicy Kopernika 23, jeżeli ktoś chce tam dotrzeć, wydobyto kości 283 ofiar. Więcej nawet wydobyto niż z łączki na Powązkach. Tam na jamach grobowych komuniści postawili chlewnie, a zwłoki pochowane w piwnicy dwóch bohaterów w jamie zakryto kostką brukową, żeby nikt nie wiedział, kto tam spoczywa. Czy może być większa nikczemność, gdy kat odbiera cześć ofiarom, które zabił? W Lublinie syn ostatniego żołnierza wyklętego, sierżanta Józefa Franczaka, tutaj obecny, któremu składam jeszcze raz uszanowanie, otrzymał czaszkę ojca, skrywaną bezprawnie latami. Ostatnie dociekanie prokuratury IPN-u trwało chyba 6 lat. Ufamy, że czaszka bohatera spocznie obok zwłok, które pogrzebano niedawno temu. I kiedy ludzie, rodzina, chowając zwłoki już przy uroczystościach kościelnych i takich narodowych, stwierdzali, że ciało nie ma głowy. W Orłowie na Mazurach 15 lutego tego roku odbył się pierwszy wojskowy, uroczysty pogrzeb 9 żołnierzy 3 Brygady Wileńskiej, kapitana Romualda Reisa Burego. Reszty kości jeszcze nie znaleziono, ale trwają poszukiwania ponad 20 żołnierzy. Zginęli w nierównej walce. 10-krotnie większy był wróg NKWD, KBW, UB, Milicja Obywatelska.
a partyzantów było 120. Dalej, Gdańsk. Gdańsk ma swoją łączkę, niedaleko więzienia, na tak zwanym cmentarzu garnizonowym. Ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka wydobywa kolejne szczątki i w lecie dotarto do tej, którą dzisiaj wymieniamy. Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, sławnej 17-letniej sanitariuszki majora Łupaszki. Wyrok na tej dziewczynie wykonano w piwnicy, ale Inki nie zastrzelił żołnierz plutonu egzekucyjnego. O tym wszyscy nie wiecie może. Wszystkie lufy tego plutonu skierowane były w posadzkę i tam oddano strzał. Inka zdążyła zawołać: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszka. Sanitariuszkę zastrzelił z krótkiej broni prokurator wojskowy, który zerwał się zza stolika. Tej egzekucji był świadkiem ksiądz Prus i złożył odpowiednie zeznanie. Wyspowiadał Inkę poprzedniego dnia i na pewno zapewnił ją, że idzie do Boga. I na pewno powiedział, że umiera śmiercią honorową i za ojczyznę. Bóg, honor i ojczyzna. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Inka miała babcię, tylko babcię. Matkę zabili Niemcy, a ojca Sowieci. Do babci skierowała ostatnie słowa w grypsie. Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Ostatni raport Inki, żołnierza wyklętego, ma szerszy wymiar. Skierowany do nas, do was młodzieży, do wszystkich. Powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba. Wy młodzi, wydzieracie dołom śmierci pamięć. Jeżeli przywrócimy bohaterom należną cześć, to Polacy będą ludźmi honoru. Czy Polska, ojczyzna żołnierzy wyklętych i nasza ojczyzna, zachowuje się tak, jak trzeba? Czy zachowuje się...